stoimy, objeżdżamy jezioro. Nie wiem, czy to Podeńskie, czy Lozana w Szwajcarii. Rąka musimy jechać. I za chwilę wjeżdżamy do Francji. Właśnie znajduje się niedaleko Châtel Saint-Denis w okolicach Genewy, Szwajcarii, i zmierzamy w kierunku Francji. Dzisiaj będziemy jeszcze we Francji nocować, ale chciałem się podzielić pewnym best practice, który mam. Zostało jakieś 40 minut do celu. Nie wiem, jakie będą warunki na parkingu, czy będzie można się kąpać, a wiadomo, że wieczorem zawsze po całym dniu trzeba się umyć. I jak jadę, to zobaczcie, tu jest jakaś tam autostrada, biegnie, tu biegnie droga, tędy biegnie droga, w ogóle nieuczęszczana praktycznie. I zjechałem sobie, jest asfalcik, jest nawet kratka odpływowa. I wykorzystuję właśnie takie miejsca wieczorem, żeby jeszcze, zanim zajadę na miejsce, bo nie wiem, jakie mogą być warunki, może czasami się w miejscowości nawet biwakuje w górach, bo nie ma innych możliwości, więc staram się już po drodze, rozglądam się. I szukam właśnie takich miejsc, gdzie można sobie spokojnie zjechać, już się odświeżyć, umyć, wypachnieć, i na wieczór, przed godziną 20 będę już na miejscu, na parkingu, aby tylko coś zjeść. Wiem, że już jestem odświeżony, wykąpany, nie muszę się rozkładać z całym moim majdanem. I oto poranek na pograniczu francusko-szwajcarskim. Udaję się w stronę francuskich gór, żeby złapać internet europejski, bo wczoraj mi wyzerowało konto w Szwajcarii, zapomniałem dane mobilne wyłączyć i zassało wszystko. Taka sprawa, ale to nic, idziemy, cieszymy się właśnie takim porankiem. Dzwonki krów. Idziemy na wysokość ponad 2000 metrów, sobie wejdziemy na rozgrzewkę, bo jest to pierwsze moje wejście w góry od Albanii. Tam też żeśmy weszli na ponad, chyba, nie wiem, czy ponad 2000 weszliśmy, już nie pamiętam. Na Golem Korab wchodziliśmy. Relacja z maja, z wyprawy, można obejrzeć. A teraz spokojnie zbieramy siły, formę, aklimatyzację. I z każdym dniem coraz większy wysiłek. Także takie widoki. Piękne, czyste powietrze, zdrowe. Raz do roku taki wyjazd właśnie w Alpy. Gdzie, jak widzicie, idzie się człowiek sam, spokojnie. Nie ma tłumów, nie ma hordy, która chce zadeptać. Inaczej są te góry zorganizowane. Jest więcej wejść, więcej możliwości niż u nas. U nas jest tak skanalizowany ten ruch, niestety, że powoduje niesamowitą kumulację ludzi na szlakach. A tu jest po prostu tak mnogość, że ruch się rozkłada na wiele ścieżek. Jesteśmy już w chmurze, ale są takie przebłyski. Widać szczyt po drugiej stronie. O, jak fajnie, jak się tu oddycha takim zjonizowanym powietrzem. Jak zdrowo. Ale jak przyjemnie.
półtorej godziny, no godzina, półtorej godziny marszu, żeby wejść w wyższe partie, wejść już w chmurę. Nawet taki mały wodospadzik sobie tutaj schładza i rozbija cząsteczki wody, które parują. No my idziemy dalej, gdzieś tam 2000 metrów w górę. Sobie siedzą na wolności kozice, piękne poroże, tamta się tam wygrzewa, no więcej, całe stado, nie zauważyłem na początku, drapie się po plecach, całkowicie spokojne w ogóle, człowiek na nich nie robi wrażenia, a my idziemy tutaj między te dwie skały, przedostajemy się, tu jest no piękny widok. Warto się tu zatrzymać na chwilę, popatrzeć. Nie dziwię im się, że one też wybrały sobie to miejsce i stąd obserwują piękno przyrody. Le Château de Auch. 297. Proszę bardzo. Kozica. Siądę sobie koło niej.